na terenie Centrum Utylizacji Odpadów przy ulicy Bazaltowej 1 w Lubaniu, gdzie znajduje się podlegająca Zakładowi Gospodarki Usług Komunalnych regionalna instalacja odpadów komunalnych, powstała nowa kompostownia wraz z bioreaktorami, która od kilku miesięcy pracuje, obsługując 14 gmin, które przystąpiły do wspólnego programu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z wejściem rok temu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tzw. rewolucji śmieciowej, zaistniała konieczność, jeśli chodzi o gminy, wybudowania, właściwie zorganizowania nowego systemu gospodarki odpadami, polegającego na tym, iż gminy zostały właścicielami odpadów komunalnych i musiały same lub z innymi gminami zorganizować ten system, począwszy od zbiórki, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. W wyniku wspólnej inicjatywy doszło do podpisania porozumień międzygminnych przez 14 gmin. To jest miasto i gmina Lubań, miasto i gmina Zgorzelec, Gryfów, Olszyna, Siekierczyn, Leśna, Platerówka, Zawidów, Sulików, Pieńsk, Węgliniec i Nowogrodziec. 14 gmin podpisało wspólne porozumienia dotyczące wspólnej budowy instalacji regionalnej. Zadanie to zostało przekazane za pośrednictwem Gminy Miejskiej Lubań dla Zakładu Gospodarki Usług Komunalnych. Gminy zebrały niezbędne środki na wkład własny. Pozyskaliśmy niezbędne środki unijne i w wyniku tego została wybudowana, został wybudowany ostatni jakby element, człon instalacji regionalnej, której brakowało w Lubaniu. Mianowicie wybudowaliśmy nowoczesną kompostownię z bioreaktorami, placem dojrzewania kompostu wraz z całym systemem napowietrzania, odprowadzania cieków, nawilżania, instalacją do odprowadzania odorów, biofiltrami, bardzo nowoczesną, ponadto instalację do kompostowania bioodpadów selektywnie zbieranych oraz linię do produkcji paliwa alternatywnego RDF wraz z niezbędną całą infrastrukturą towarzyszącą, placami manewrowymi, zbiornikami, infrastrukturą podziemną, instalacją z ogrodzeniem, oświetleniem. Naprawdę bardzo nowoczesna instalacja. W ramach inwestycji zakupiono szereg maszyn i urządzeń, bez których prawidłowe funkcjonowanie systemu byłoby niemożliwe. Zakupiliśmy niezbędne również maszyny, urządzenia, różnego rodzaju tego typu urządzenia, jak hakowce, bramowce, rozdrabniacze do gabarytów, przerzucarki, ciągniki, ładowarki, mnóstwo kontenerów, pojemników, śmieciarkę do bioodpadów i wiele innego wyposażenia i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania tego typu instalacji. Ponadto cały czas w okresie wcześniejszym i późniejszym i obecnym prowadzimy modernizację i dostosowujemy nasze centrum utylizacji, które jest instalacją już regionalną, do jakby dalszych niezbędnych potrzeb. W wyniku tego w krótkim okresie czasu powstanie instalacja do sortowania szkła, do zrobienia odpadów budowlanych, gabarytów, niezbędne magazyny. Gminny taki punkt selektywnej zbiórki odpadów dla miasta, gminy Lubań i wszystkich pozostałych gmin. Inwestycje, które w ostatnim czasie prowadził ZGIOK, kosztowały 40 milionów złotych, co przełożyło się również na stworzenie przez zakład 150 nowych miejsc pracy, którą podjęli zarówno mieszkańcy z Lubania, jak i z innych miejscowości powiatu lubańskiego. W wyniku tych wszystkich działań modernizacyjnych powstała jedna z najładniejszych w Polsce instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, regionalnej instalacji. Przez te ostatnie kilka lat
jak wstępnie podsumowałem, to na inwestycje i modernizację zostało wydanych około 40 milionów złotych i większość środków pochodzi, oprócz tego wkładu znaczącego, o prawie 8 milionów 700 tysięcy z gminy plus z część środków wcześniej pochodziła również z gminy miejskiej Lubań, ale pozostała część główna środków pochodzi z regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, no i oczywiście środków własnych firmy. Stworzyliśmy około chyba 150 miejsc pracy. To jest ogromna siła, że tak powiem, robocza i ogromne, że tak powiem, zapotrzebowanie na miejsca pracy na terenie miasta i powiatu lubańskiego. Chcę również zaznaczyć, że gdy były prowadzone prace inwestycyjne i są, no to dodatkowo pracę miało wiele firm z terenu miasta i powiatu, no bo przecież był wypożyczany sprzęt, kupiony był, powiedzmy, piasek, żwir, beton i to ogromne ilości. Wszystkie pensjonaty, bo pracownicy przez zewnątrz, gastronomia, sklepy. Trzeba powiedzieć, że to był i jest zawsze taki wpływający na silny impuls dla rozwoju naszego regionu i tworzeniu dalszych miejsc pracy i usług na terenie miasta i powiatu. Jak podkreśla Michał Turkiewicz, spółka gospodarując odpadami komunalnymi szczególnie dba o środowisko naturalne. Bardzo dbamy o ochronę środowiska. Nasza instalacja spełnia wszystkie niezbędne normy środowiskowe, spełnia najwyższą dostępną technikę, że tak powiem, jaka w ogóle obecnie jest w zakresie gospodarki odpadami i jest jakby nieuciążliwa dla środowiska, ponieważ właściwie większość odpadów komunalnych, która jest poddana zbiórce bądź selektywnej, bądź segregacji na linii sortowniczej w terenie centrum utylizacji, no jest poddawana odzyskowi i recyklingowi i następnie jest przekazywana do dalszego zagospodarowania. W tej chwili tylko około 20% odpadów jest składowanych na kwaterze w centrum utylizacji odpadów. Aż około 80% w wyniku właśnie poddanych tych procesom jest po prostu następnie dalej przekazywanych do zagospodarowania. Według prezesa Turkiewicza bardzo dobre wyniki spółki to wspólny sukces samorządowców 14 gmin, które przystąpiły do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów oraz wszystkich pracowników z GIUK. Sukces byłby niemożliwy, gdyby nie właśnie wspólna inicjatywa 14 gmin, burmistrzów, wójtów, radnych, ale również przy ogromnym zaangażowaniu. Trzeba to podkreślić również pracowników naszej spółki, całej kadry zarządzającej, pracowników administracji, pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych, rady nadzorczej, więc wielu, wielu ludzi. No i przy dobrej współpracy z różnymi instytucjami, zarówno miejskimi, to trzeba podkreślić, i powiatowymi, którzy i wojewódzkimi, którzy z którymi współpracujemy. I chodzi o szybkość wydawania na przykład decyzji, zgodnie oczywiście z przepisami, wiele, wiele innych uzgodnień, dokumentów. To jest bardzo ważne przy realizacji inwestycji ze środków zarówno zewnętrznych, jak i własnych. Lubański ZGIUK i podlegające mu Centrum Utylizacji Odpadów bardzo wysoko oceniają przedstawiciele władz Unii Europejskiej. Mogę tylko pogratulować. Naprawdę widać nieprawdopodobny skok, jeśli chodzi o walkę ze śmieciami, które produkujemy. Mamy coraz więcej śmieci w naszych domach i to jest bardzo poważny problem w całej Unii Europejskiej. Cieszę się, że te przepisy, nad którymi między innymi ja pracowałam, pomagają w tej chwili gminom pozyskiwać środki. Bardzo dobry pomysł, że kilkanaście gmin złożyło się na to i jednocześnie Unia Europejska dofinansowała, bo w tej chwili ilość śmieci, które są składowane, właściwie 90% zmalała. Reszta jest w pełnym recyklingu. To jest bardzo ważne. A z drugiej strony trzymam kciuki za następne inwestycje, bo
jest tutaj dużo możliwości dodatkowych. Ja zwiedzałam parę podobnych obiektów w Unii Europejskiej, które nie tylko przyjmowały odpady, ale były zakładami, które przetwarzały je do tego stopnia, że je następnie sprzedawały jako paliwo, jako kompost. Tutaj też się produkuje te możliwe produkty do sprzedaży. Na razie się je wykorzystuje, jeśli chodzi o gminę, ale ja myślę, że ten zakład mógłby być jeszcze bardziej dochodowy w przyszłości z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zakład od wielu lat jest nagradzany za swoją działalność. Ostatnio Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast uhonorowało zgiełk prestiżowym tytułem Heraklesa. Ten dyplom sprzedawany za szczególne osiągnięcia w gospodarce odpadami za wieloletnią działalność, wszystkie podejmowane inwestycje, za rozwój, tworzenie nowych miejsc pracy, właściwie za całokształt. Chciałem powiedzieć, że to jest jakby uwiecznienie i podsumowanie naszej działalności wieloletniej, ponieważ w przeszłości dostaliśmy już wiele bardzo cennych nagród. Przypomnę chociażby nagrody Forbesa, Pulsu Biznesu. Również nasz zakład został wybrany najlepszym zakładem w Polsce za 2010 rok. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami przyznała złotą odznakę w zakresie gospodarki odpadami dla naszej firmy, a teraz Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczenia Miast w Polsce, honorując swoich, że tak powiem, firmy, zakłady, prezesów dyrektorów, przyznało nam tą bardzo cenną nagrodę, za którą serdecznie dziękuję, i to jest wyraz jakby dostrzeżenia tej wieloletniej działalności na rzecz właśnie rozwoju zakładów w zakresie gospodarki odpadami i tworzenia miejsc pracy. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu od kilku lat postrzegany jest jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się spółek komunalnych w Polsce, a powstały niedawno RIPOK znajdujący się na terenie Centrum Utylizacji Odpadów za jedną z najlepszych tego typu instalacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej.